10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Tę okazję postanowili wykorzystać aktywiści z wielu miast Polski, także z Wrocławia, do tego, żeby zaapelować, że jednym z nadrzędnych praw człowieka jest prawo do środowiska. Stworzyli akcję Dajmy Drzewom Prawo. Po raz pierwszy w tym roku kwestie drzew wyszły na taki poziom globalny. Rada Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych w tym roku, jesienią, w październiku, przyjęła bez żadnego głosu sprzeciwu tezę, że prawo do środowiska jest fundamentalnym prawem człowieka. Mówimy o tym, że w końcu trzeba dać drzewom należyte prawo. Prawo do życia, prawo do ochrony, bo drzewa dają nam niesamowity szereg usług, pełnią wiele funkcji, które na co dzień, nawet nie zdajemy sobie sprawy, że te drzewa nam dają. Po prostu już tego nawet nie zauważamy. Drzewa nam są w tej chwili bardzo potrzebne, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, dlatego że jesteśmy wobec kryzysu klimatycznego, a drzewa służą nam nieodmiennie dzień w dzień. Chronią przed upałami, przed powodziami, przed suszami, zwiększają plony, pomagają innym gatunkom. Podejmowanie decyzji o drzewach w ogóle nie uwzględnia w tej chwili udziału społecznego. Powinniśmy tę sytuację naprawić. Ludzie dowiadują się o tym, że drzewa będą wycięte za późno, w ostatniej chwili, właściwie nie mają nic do powiedzenia. Druga kwestia to jest taka, że w tej chwili w systemie prawnym w drzewach drzewa nie mają właściwie chronionego kluczowego elementu, a mianowicie korzeni. Korzenie drzewa stabilizują w gruncie. Korzenia są niezbędne do tego, żeby odżywiać koronę, żeby przekazywać tam wodę i sole mineralne. Bez korzeni drzewa zamierają, a co gorsza, stają się bardzo niebezpieczne dla nas ludzi. My potrzebujemy drzew, mamy prawo do drzew, drzewa mają prawo do ochrony i potrzebują zmiany prawa na poziomie krajowym, na poziomie też lokalnym i stąd to nasze dzisiejsze hasło, dajmy drzewom prawo. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.